Siemano, witajcie z tej strony Sima. Dziś sobie zagramy w Farminga 19. Seria Życie Rolnika. Dzisiaj z nami jest Roman. Siema. Jesteś Konzi. Siemano. On dzisiaj będzie takim parobem murzynem, będzie nam odwoził zboże, bo idziemy kosić nasze największe pole. Ogarnęliśmy to i tutaj nie ma tego cyperka jeszcze, ale będzie. Widzicie, tu już dwie ciężarówki stoją, tutaj jedna, tu druga, tu przeładowczy, więc co, ja wsiadam w case'a. I ruszamy. Wsiadaj w żądera. Tylko te dźwięki muszę zgłosić. Się pakuje. Uważaj, dobra, pomaleńku. Tutaj widzę czysto jest Konzi. No skąd jeszcze dużo roboty mieć nie będzie, ale tak się no tak się wydaje, że będzie miał mało roboty, ale jak to zacznie przesypać, tak jak my się porozjeżdżamy dwie strony, to nie będzie odwozić. Wypożyczyliśmy przeładowczą, ale no jak będzie tak fajnie, jeżeli w ogóle będzie Konzi, to na pewno przeładowczą będzie można spróbować później kupić jakoś, tylko może z Modhala, tam widziałem fajną. Na razie jest taka, bo jest. No. Znaczy jest, bo jest, ona tam ma 30 tysięcy litrów, bo ja mam tylko 14, on ma 10, więc 24 będzie miał zapasu dużo. Dobra, wiesz co, ja tak ostanę. Wiesz co, jedźmy może tam dalej, dalej tak. To możemy się tam przez my chcieliśmy go, no właśnie tam myślałem. Ale to możemy tam wjechać, aż tam pojechać tam tą uliczkę. Tam gdzie mieliśmy ten taki cypelek mały koło tych drzew. No. A bo to ją można się rozłożyć. Taką tak drodze to nie wypada. Okej. Okay. Ja bym tam dalej pojechał. To jedź dalej. Dobra. Ty masz wózek, więc ty możesz jechać. Ja tam umiem to tylko wiesz, podniosę i jadę po wszystkim. Dobra, ja pojadę chyba w stronę Konziego w takim razie. Ja mu tutaj wszystko pogarniem. Tam pojadę poprzecznie, żeby mógł wjechać normalnie sobie ciężarówką. Mhm. Dobra, to się rozkłada, złożył się, no i chyba tak wjeżdżamy. A ja tutaj się gdzieś drodze po skosie przetnę. Tak, no jo, tak się, no. Jak sialiśmy mniej więcej, nie? No tak. Nie chcę sieczki, chcę słomy. Bo kusimy słomy, no jak słomy przechwalniemy, to powywozimy wszystko do spichlerzy, ile się da. Dla świń się wywiezie, ale do świń zanieczyść w kostkach pójdzie. Więc będzie się działo. Szczerze? Ja już mam 2 tony. Objechałem parę metrów. Skąd jak my wjedziemy w ten długi kawałek, póki ty wysypiesz, póki ty wrócisz, w to z powrotem, póki cię wysypiesz i wrócisz, to my będziemy mieć znowu fula, więc tak się wydaje. Ja już mam 2,5 tony. No, będziemy co robić. Co? To czekaj. No, ja tutaj wjadę, ty wiesz, jako, bo będziemy się rozcinać jak chcieliście, więc... No. Chłopie, już zadokowałem. Jezu, się mijaka zrobiłem z wrażenia. To się go później poprawi. No i już w tym sezonie po żniwach mamy taką nadzieję, że przyjedzie do nas Lexion w końcu. Lecz jakbyście się pytali, John Deere zostanie, mi się wydaje, że jeszcze on pójdzie na drugą gospodarkę, lecz on będzie swoje robił, tak? Na tamtej części mapy będzie miał co robić, już nie ukrywajmy. A jeszcze jak tam będzie gospodarka, to znając wyślemy jakieś tam ciągniki, więc jakieś ciągniki jeszcze poprzyjeżdżają, więc... No, będzie miał co robić, jakby nie było. Będzie. Tam dużo pól nie ma, ale jednak tam będzie miał co do roboty, tak? Może jakieś tam pole by się zrobiło jakieś tam na trawę, więc żeby też coś było, żeś zaparkował ładnie tam case'em. No, w krzakach. I to powiedz, ty się już wciąłeś, czy nie? Już się wcinam powoli. Dobra. Coś już się mogę na ciebie wysypać. Bo szczerze, to mam już 9 ton. 8. No. Ile masz ton w zbiorniku? Fakt. Ja mam ton 7500. Ale maksa, jak byś miał pełen? 14. 52% mam. Ciekawe, czy ja do końca dojadę, mam taką nadzieję. Właśnie, dlatego to samo chciałem powiedzieć, że jadę się wysypię, bo jest taka szansa, że nie dojadę. Nie no, przy 50% to jest pewne, że nie dojadę. Więc tylko gdzieś się szukaj, bo to będzie taka szybka akcja. No ja. Nie no, dojedziesz, musisz dojechać jakoś. No byłoby miło. Uj, a ile masz procent? Już 24. O chłopie. To tak średnio bym to powiedział. No. W tym razie jako nie będę nigdzie tutaj rozcinał się, po prostu staniemy, poczekamy na Romana, aż on tu przyjedzie, ale coś ci powiem, że... Dasz radę.
Kondzi, weź do niego do ciunika. Kombajnu. Co? Weź do niego do kombajnu. Motowidę wyżej, Roman. O! Trochę za bardzo, ale git. Shift Z. Shift Z? Weź, nie umiesz. A może nie ma tego pasangera? To ja mówię. Nie, nie jest. To ma. Jest. Czekaj, bo mi ucieka hop. Nie umiem. Być. No Shift Z kliknij. Pod motowidła, pat, co za gość. No to nie masz tylko Shift Z. Albo Shift T? No. Nie. Nie, Shift Z. No jest, Shift Z, o, jestem. No wyskakuje ci. Więc ja nie wiem, w czym problem, no ale dobra. A dobra, Shift. A ty tutaj wyklikałeś. No, siedzi. Spadł, to czekajcie. To też wejdę do was. O, fajnie stoisz. Trzeba podróżę na pierwszy pokład, przejazd, kurde. Nie. Czekaj, gdzie się, czekaj, to było jeszcze? Shift, jak to było? Shift, nie. A next, N. Ale co, bo z tyłu posiedzę trochę. No, popatrz, czy się nie grzeje chłodnica. Dobra, ale to czekaj, Shift Z wychodzi, tak. 6 godzinkę już mamy, dobra, dawaj. Ile masz, jak tam z procentami u ciebie? Widzę w zbiorniku już się napełnia. Spoko, 60%, jadę na ludzie. No jedziesz na ludzie, no. To ja już idę przegrzewam. Ty KS-em stąd wyjedź. Odjedź mu. Shift Z wychodzisz. I teraz ile header w ogóle ma metrów, pamiętasz? Nie wiem, mój ma... Twój ma 7 i 7 z hakiem. 13 i 7 mój ma. 13 i 7. 7,6, oto to ma. 13 i 7, to ja dam 13,5. Kondzi, odjedź. Czekaj, bo jak chyba ręcznie zaciągnąłem, patrz. Mogę jechać. Pokaż. Tak. A jak? O. Więc tutaj chyba będziemy się teraz jeździć, jak my nie lubimy, tak będziemy musieli teraz jeździć do ciebie ciągle z rurą wystawioną, co Roman? No. Tutaj nie ma, że boli, tutaj już musimy jakoś radzić sobie, żeby była rura wystawiona. Trochę się źle przeszedł. Ty patrz, jak za mocno dobrze. Wytyrklowałem tutaj. A, idealnie, znaczy dobrze jest. Idealnie ci wyjdzie. Jaki pasek. Kurde, jak odmierzone. Jako teraz dynik. cofaj jeszcze, żeby ta cisła minęła, żeby takich podkosów nie było. Dobra, czekaj, teraz ja spokojnie, pierwszy raz koszę kombajnem. Opuszczam i kręcę. Znaczy, teraz... To się na mana wyszło. To żeś wykręcił. Cio. Jedź na mana jedź. Mana. Może teraz szlaczki powalił? Dobra, tak o, gitara, możemy jechać. Powiem ci tak, już mam 60%. O Boże. Żartowałem. A przecież ty dopiero i tak wjechałeś. No właśnie, mam 15%. A to ja i tak mogę obok ciebie jeździć, nie? Tak o... Znaczy to zaraz poczekaj, Roman się wysypie i wtedy pojedzie, jak będziemy mieli, no. Na razie mamy te 16%. No to będzie akcja zbieranie i ten... Pracowanie. To pracowanie. A czy w ogóle jest ta do zbierania kostek? Jest. 16 bel. No to będzie się działo, panowie, wam powiem. A żeś się wciął? Nie, dobrze. Ja to specjalnie podjechałem, tak kawałek. Ja. Najgorszy ten początek, ale już za chwilę, jak tak się rozetniemy trochę, to tu... Jak my się rozetniemy, tu... już się spikniemy, razem będziemy jeździć, to już będzie gitara, będzie szło i szło. No. To syp się na mana, czy na... A, dobra. A, już tutaj. Dzień dobry. Dobry. Więc kurde, powiem wam, że to no idzie dość subcie, do subcie idzie, jaka kamerka wygląda, bo jest może za wysoko, jest tak mam niżej. Skoro, że nie widzę ten, ile masz w zbiorniku. Spójrz na tym, na ekranie. Aha, no nie zasłaniasz mnie. Hehe, 50%. Jak będziesz miał 80, to było... Powiem, jak będę mieć 100. Dobra. No i gitara. Wiesz, wjechałeś już? Już wjeżdżam. No i gitarson. A ile na 10 na godzinę jeździsz? Te. 60%. Chciał dojechać do końca. Czyli tak będzie idealnie, będziesz musiał chyba od nas odbierać.
Więc pomału okay. Możesz się do. Ja to wysypię na mana. No, wysyp się, bo tam później ja tak będziemy na stek wchodzić. No. Bo tam 14 i będzie tam parę ton tylko zapasu będziesz miał. I idzie robota, już jako ile już? Machnęliśmy trochę tych metrów, ponad 20 metrów na raz wzięliśmy, tak? Bo ja mam ile? 14, ty masz 7, no więcej nawet. 7-6 chyba. On ma 7-6 i ja mam 14-7. Czy jakoś tak, więc no trochę bierzemy. Dobra, 21, 22 metry gdzieś tak prawie. 80%. Dojadę. Wysypałem się. A to pole jest giga, to ludzie, jak wam się wydaje, ale to naprawdę będzie sypać, mam taką nadzieję, bo to nawóz chyba jest na pełnym, tak? Musi być, no nie ma, że nie jest. Jest na stówę. Ale już on tam idzie tym case'em. Przypala case'a naszego. No. 90%, ale wiesz co, zawrócić się, zawrócę. Albo ty kurde, może na tym dojadę. Nie wiem, czy zdążę. 95. Nie, dojechać dojadę do końca. 7, albo jednak nie dojadę. 8. 9 stówę. Nie wiesz. Chłopiec, hamulców nie ma. O. Dobra, stój. Dobra, starczy, chodź zaraz się w locie wysypiemy, żeby teraz czasu nie tracić. Zawróć się. To na wsteczny będę jechał. Tylko wysypię tylko słony ładnie. Ja się obracam i w locie wysypiemy 10 na godzinę ten pomacik i będziesz iść. No tam możesz stać. Nie, stać tam możesz, bo ja dojadę. No, do ciebie. Teraz se ustaw, podaj mi GPS-a. Dobra, to będę jeździł na tym, na pasku słomy, nie? Znaczy to różnie bywa, bo my stoimy inaczej. Tak nie wyjdzie. I ci idealnie został taki pasek od tego lasu, bo to już lasek widzicie zrobiliśmy. Taki biedny, bo biedny zrobiliśmy, a od lasu gdzie zostaje jeden przejazd. Nie, kurde, jest robota. Ale... Przewaga, a propos, zapytacie się ile mamy, skąd mamy te 130, więc mieliśmy trochę więcej, ale sprzedaliśmy zwierzęta. I mleko. W końcu sprzedane mleko 85 tysięcy i wyregulowaliśmy rzeczy z wiatami, czyli wiaty postawiliśmy, jakby dodaliśmy sobie te pieniądze, no bo je straciliśmy na saving, nie sprzedawałem ich. Więc po prostu dodaliśmy sobie te paręnaście tysięcy, ile tam było trzeba. No i tak to wygląda. No, może jakieś później, jak będziemy jakieś mieli luźny czas, to jakieś misje... A, jest misja na polu numer 6 za 30 tysięcy. No, mam 60% z tego twojego zbiornika. No i jego trochę weźmiesz i kurde, będzie finał. Jego weźmiesz to już... Poczekaj, Konzy, ja się zawrócę tylko na spokojnie. No, dobra. Mam 70%. Powiem tak, tu teraz się wyrabiamy, ale jak ty będziesz miał Leksjona, to już się nie wyrobisz. Nie, przy Leksjonie to będzie ciężko. Więc przyniczka będzie teraz na polu numer 10. O, więc tam będziemy trochę roboty. Dobrze, mamy w ogóle. Ile, jakie mamy w ogóle silosy? O, u nas teraz z silosami będzie chyba ciężko, co nie? No, może 500, być mało miejsca. 500 tysięcy litrów, dobra, to chyba zmieścimy to. To jest takie chyba. Chyba. No. Dobra, ja teraz zrobię ten pasek jeden i ja się rozcinę na tym nowym kawałku. Dam, a teraz pojedziemy ten nowy kawałek. Czekaj. On podskoczył. Chyba kamień, nie? Ale idzie. No, na kamieniu poszedł. Bo nie, pieniek wyskoczył, o. Dobra. W ogóle D zapadają, więc tak nie. Czas na jeden i kusimy ile wlezie. A jak to w ogóle no. Cenica, pszenica, cenica, no. Cena pszenica. Pszenicy, przepraszam, już się kurde mój język włączył. 1000 ponad, spada. 1012 nas wyrości, więc nawet byśmy mogli ten czas na razy 5 dać, no bo tak 1000, ile tak byłoby, 1200 możemy, w ogóle kukurydzę jeszcze mam, a to jest świnie, no, tylko tak? Żeby padać nie zaszło, nie, bo wiesz. No to będzie koniec odcinka. No i jak wiadomo się wysypie cały? Nie, no nie przyzwyczajmy, że będziemy wojsić, po prostu weźmiemy, może będzie już nowa przyczepa lub nawet dwa zestawy, zobaczymy jak będziemy stali z pieniędzmi, które się jakoś szybko wywozi. Już? Coś no, 95%. To masz od razu. Ile masz? Bierz. No, daję pełna. Możesz mnie odebrać. Dobra. I resztę na mana wysyp. No tak, ja mam teraz 55%. Ale na ty kon tego wziąłeś. Simaxa ode mnie ile masz procent? 93. O kurde. No mój był równo pełny. Pełny nas z hakiem wysypałem. Tam wysypał trochę podlikami, więc tam powiedzmy 100 kilo więcej. No, dobra, jedźcie. 30 ton. No,
No dobra. Znaczy w sumie nawet nie wiem po co ja zamykam tą. Chyba tu dam na chwilę taką sieczkę, żeby tak już. Czekaj, wiesz co, pierwszy się wysypie. No spoko. Ja chyba to trochę tym manem cofnę. Ja go dam tak na. To zaraz, no wysypie się. No jak się wysypiesz. O, no i gitara. Więc kurde, no trochę zostało 50 do odwożenia. No, tu już jest 50%. Ale zaraz się może z tym zamienię. Zobaczymy, tam pojawia się wytnę i może jak ten zamienimy się jakoś. Bym tu nie... jest 25 ton, na mojej przyczepie jest 30. Bym z chęcią jeden zestaw wywiózł sam. Tu ustawię. Nawet może dalej, zaraz samo wytnę ci ten kawałek. Coś możesz na te samo wjechać tym manem. No ja, dobra, tutaj zrobię te... Tutaj... Ja próbowałem zrobić ten, ale to tam może na sieczkę możesz ten... Ja ten, no właśnie mówię, że na sieczkę cypelek zrobię, żeby już tak się nie bawić. Im ty nad możesz manem, powiem ci stanąć kązi, tylko gdzie ja teraz wkosiłem się. Bo tak ci się wydaje, zaraz tam to machniemy i... Też oczywiście nie zapominajmy o Skyn, tak? No jo, ale ona jest tam, niż wy tam dotniecie, no to... No znaczy co, już my jedziemy, szczerze to już my jedziemy. Ja już tam jadę po przecznik, ja tam się wcinam. To naokoło jedzie tako. Znaczy, no dobra, sprawa, ty już możesz wejść, bo na swojej na drodze tam. Ale to tam już, tyle to. Dobra, jakoś się tak wetnę. No dobra, postaw dla koją i... Dobra, ja. Teraz jakoś się wetnę, się dokończy tu jego ten przejazd. No dobra, gitara. Dowracamy się. Oj, ty będziesz się sypał, czy nie? Albo nie syp się, dawaj. Na razie nie. To wierzę pierwszy, bo twój zestaw jest. Chodź do mnie. Ale fajny zestaw, to wygląda. Ale normalnie taka miniatureczka by była. Ja w krzakach stoję, to nie rób. Dobra, wjeżdżaj, Roman. Pełny man będzie, jak ja to wysypę chyba. No to ile ma ta krampę? No już pełny ponad. No to możesz jechać, sypać. Na gospę. Dopóki my się nakusimy, to ty wyrobisz, no dajcie, tak? No dawaj, Roman, dawaj, dawaj, bo to już... Jadę. Ujedziesz za bardzo, czekaj, muszę się zawrócić. Dobra, jadę. Okej, okay, bo mam sieczkę jeszcze. Konzi, bo ja mam 60%. Czekaj, muszę wysypać, bo dobra, jeszcze spokojnie. Na tej przeładowczej mam ten. To wysypiesz się, zostawisz tam mana i wysypie, opróżnisz jego. No. To na spokojnie. I teraz szybko sobie wrócisz. Ale też nie ma są big. No. Od 9? Nie, od której? No już mamy, kosimy 18 minut. Bez 10 sekund niecałych. Tak 18 minut to jest chyba szybko moim zdaniem. No, jak na takie zestawy to chłopie. 40 minut byśmy tego nie uwinęli się chyba, a może? Ale jakbyśmy mieli takie dwa kajsy na przykład jak ty, no to by fajnie poszło. No. Do silosa idzie pszenica? Wszystko do silosa, no bo tam cena jest 1114, więc jeszcze nie wiemy, to lepiej chyba sprzedać później niż teraz jakoś tam. O chłopie, jak tu już jest mało paliwa, ci powiem. Dobra, wystarczy. No ja, bo tu na polach nie będę jeździł, nie? Tylko transport. To na 1024 najwyższe teraz. No ja patrzyłem, no. Ale stoja ładnie do góry idzie, 2488 do góry idzie. No i to będzie w nie kolejnym odcinku, jeszcze w kolejnym będzie odcinku. Bo wpierdzimy sobie sianokosy, więc... Jezus Maria. No zamiast jutro z Konzi, może jak będzie w ogóle Konzi, to może bijemy, pokusimy te inne pola, oprócz no. Soi. Konzi 90%. Konzi no to... tepaj się. Pojadę. Przez te wszystkie maszyny. Ale już nie zdążysz, już ma 95. Nie, no nie zdąży, nie ma szans. Jak to jest... Tak, byliśmy 99, to wsteczny wal. Byliśmy 99, to wsteczny wal. Żeby głupek nie było. Ale powiem tak, co jak co, ale pracować to będzie idealnie. No. Tylko włączyć sobie GPS-a na pasku. To w sumie mnie też będziesz mógł od razu wysypać. No dobra. Bo mam 65%. Znowu pełna przyczepa. No, będziesz miał prawie pełną przyczepę. To tam ma ty... To będziemy jechać, nie w biegu się. No tak, w locie, no. No i ogień.
No ta przodowcza może aż taka brzydka, powiem wam, nie jest, ale będzie robić swoją robotę. Może okej, później będzie trzeba zamiast wykupić, przykład nawet byśmy chcieli kupować już przodowcy, będzie trzeba kupić to chyba to większe, to dwa lekcjony, tak? No ładniejszą jakoś, są duże, a fajne na Mudhubie, takie. No tam czerwona jest, no. Taka brzydka. Znaczy brzydka, ale na pierwszy coś tam, na jeden sezon nam wytrzyma, tak? Spełni ten, tą funkcję. No i Konzi 80% równe mam. No ja na przyczepie 50 mam. To ciul, dawaj. Na dach mi wysypał. Ej, to dzwonicie trochę. Spokojnie. A. No, bo... Nie zmieszę się. Dobra. No i pełna ten, przodowcza będzie. Co tam tak dziwnie taki, taką kubkę zrobiłeś, słomy? Gdzie? No bo... stanął. Zaczekajcie panowie, tak teraz patrzę. Pamiętasz co ci mówiłem? Weźmiesz tą nasieczkę? Ten no cypelot. Dobra, mam na tej. Czekajcie, Roman, zaraz ci opowiem ten temat, tylko muszę Facebooka wyłączyć, będę pisać. Teraz chodź, idziemy na tą nową stronę pola, jedź pierwszy, Roman. Słuchajcie, teraz słuchaj Roman tego. Chłopy wyzywały, tam chłop wysłał zdjęcie telefonem i tam się rzucili na niego, tam on, ten chłop, prawie cała grupa się na niego rzuciła, co nie? No i chłop zaczął ich wyzywać i ci chłopy, którzy wpierw go zaczęli wyzywać, sprzedali się dla matki, teraz jakieś tam problemy mają. Znaczy tam będą sprawdzać, tą konfę będą pokazywać. A, na tej dupie co mi no, dodać? Teraz piszę usuń konfę. A ja nie usunę, wywalone mam. Niech mają. Więc pozdrawiam chłopaczki, jak oglądacie. No i my teraz tam się wysypiemy, przymanie. Więc ty tam się jedź, wysyp do siebie, a my się wysypiemy na mana. Mana. Fajna tekstura słomy mam. Mogę ci wysłać potem. No może zobaczyć, a szczerze panowie, to ja też mam jakąś zmienioną. Szczerze panowie, to tak ja bym był też w sumie... O, w ogóle słomy ty nie robisz? A nie, dobra, robić. Szczerze panowie, ja bym był za tym, żeby pójść w budynki, gdzie automatycznie układają słomy. Bo my tak będziemy, ja mogę układać te belki, czy tam zwolnić. A no to spoko. Ale no tutaj będziemy mieli za duży syf. Będą no te stogi będą upadać, tam dużo tych budynków, więc te stogi nam będą upadać, to wszystko, więc ja bym chyba wolał zastosować jakiś budynek automatyczny, no bo to będzie dużo zabawy z tym, tak? No. A nawet możemy na... może nie, na polu to nie. Bo tam cypelek taki luźny mamy. Ale nie, no to w sumie też nie byłoby głupie. Tam się na schanie wysypiecie? Tak. Na razie masz chwilę wolnego. Ale ta chwila wolnego... A właśnie, a propos, Roman, my to pole z trawą, my tam koło gospy robimy na trawę, tak? Typowo na trawę, czy robimy na siano? No na siano, bo to na siano najbardziej potrzebne nam do no kiszonki. Tak. Będziemy mogli sobie na dobrą sprawę zrobić dwa pokocie, tak? Tak. Jeszcze przy siewach możemy zrobić jakiś pokos. W ogóle bym chciał strasznie wejść w jakąś rzodkę, na przykład oleistą. O! Jak będziemy czas przecież kręcić, to my możemy rzodkę w oleistą siać, na dobrą sprawę jeszcze, tak? Tylko to dużo pracy będzie. Ale niektórych... Rzodkę to można by podać, wiesz co, po kukurydzy. Obornik, rzodkie, wtedy trawa urośnie z tym wszystkim. Bo i tak trzeba będzie to orać, nie? No tak, dojedziesz do końca? Albo na rzodkiew jeszcze. Powiedz mi, dojedziesz do końca, czy nie? Dojedziesz. Dojadę. Teraz by mogła być burta otwarta, by się trochę wysypał. Hej, czajcie, jakby teraz te żniwa były na dwa. Żeby był przypał, nie? Co, na dwa leksiony? Nie, we dwóch by się tylko dobili. Nie, to by było ciężko. No. Podaję, tylko postawię. Tak, tego nie stoi. Zostawuj już. Ja mam 85%. Oczywiście paliwo jest za darmo i on nie zgasił go. Ty, szczerze, to właśnie, chyba... Właśnie, paliwa, to ja rezerwę mam. Dokosisz? No, chyba tak. Dobrze, jedźcie wysyp. Teraz jak my się przecinamy, czy będziemy tylko jeździć, jak zaczęliśmy jeździć? Bo ja tam mogę w takie kółko walić. Ty, chłopy, 97%. Czyżby tak jeździł jakiś dziwny, z tego względu, że dobrze będzie procedował, tam później zmieniać to. No ja.
Ty cofnąłbyś się trochę jeszcze? No. Żebym jakoś tam się jeszcze wtrymił. No i gitara, więc teraz choby błagają, że ją usuwał tą klątwę, czajcie to? Więc, no i widzicie, nie kozaccie w internecie, nie wyzywajcie, później jak podkablujecie dla rodziców i jak podkablujecie dla rodziców tej osoby, to wy sami macie z tego problem, więc no, następnym razem nie róbcie tego. Albo na dobrą sprawę możemy się prosto, albo dobra, dawaj na razie kulkę walimy. A tam później co zostanie, to walniemy na sieczkę i tyle, bo tam słomy i powiecie, że po co na sieczkę, marnujecie słomy, ale tej słomy będziemy mieli od cholery, nie oszukujmy się, tak? To jeszcze też mamy chyba na przecież tym, tak, na strygu, tak, nie? No mamy, tam nie dużo mamy. Właśnie tam na stryg będzie trzeba uzupełnić, a resztę walimy na ten, więc... Chłopie, ale fajnie trzymasz tą kierownicę, nie? A ty nie powiem, gdzie się łapiesz. Ale to, kurde, to rękę ci wygięło. Dobra, cyk, łopuszczamy i łogi. To jakby tak teraz na prosto jechać? No to, a tak nie. Teraz nie, dobra, już to zrobimy tylko naokoło, później w kolejnym sezonie jakoś już będzie lepiej, tak, bo tam się rozetniemy inaczej. No w kolejnym sezonie to zaczniemy od tej części, tylko będziemy przecinać się od sklepu tutaj, więc to będzie lepiej. Jak w ogóle wystarczy na tworzenie, na rzeźbienie terenu, ale musimy jakoś ten teren ogarnąć, to może ty tam, Roman, się później pobawić, znaczy kiedyś tam, może ci to wyjdzie, bo mi tak trochę to bardzo nie wychodziło. No coś pomyślimy. Jezu, jak ja czytam tą konfę, to oni mi błagają, oni już mi chcą płacić, czy idzie to? O Boże. Chłopie, już piszą, że chcą mi... Jeszcze go teraz prosto, czy nie? Albo dobra. Teraz chłopy piszą, że ten... że napisałem, że nie było trzeba pisać do ich matki, a oni weź, coś tam, oj, błagają mnie, żeby mi tego... Jak tam w ogóle... Będzie szlama na komputer. No, jak ten chłop dostał za wyzywanie, tak ci dostaną za... A w sumie nie wiem za co. Ale wiesz, on tam podstawił, że oni zaczęli, go nakręcali, tak? To teraz chłop się wybroni. No. Ach, jak mi was... Jedyć konfidentom. Ja przecież tak pisałem. No. Sami podkablowali, chcieli wyjść na jakiś lepszy, żeby podkablują, no i wyszło to. Ej, koza, powiem ci tak, ja mam 50%. No to tylko i stoi. Nie. Ten cyparek też szybko widzę, że machniemy. Tutaj parę minut będzie po wszystkim. No. Powiedz mi, Roman, ty do której będziesz mógł siedzieć? Zdążymy razem opitolić te pole? No, myślę, że tak. Może. Gitarę. Dobra, to tylko teraz powiem. Ty jedź prosto, no. Byłoby fajnie to opitolić pole. Dobra, tylko to na sieczkę zrobię, żeby takich kupek marnych nie robić. Masz dźwięki z gry? No, chyba? No. Nie wiem, fajny ma ten case. Nagrywam odcinek i nie mam dźwięku z gry, chłopie. No nie wiem, stary, niektórzy tak robią, więc wiesz. To co o sobie mówisz? A niektórzy mają na... Nie, niektórzy mają na 10%. Ja tak właśnie... Nie, ja tak właśnie dziwnie mam te dźwięki ustawione. No może bym mógł dać głośniej, żeby tam później nie było dane na 30. Mogłem więcej dać dźwięków, no sorry, jak nie słyszeliście. U Jezu, sieczkę, halo, słoma. No to równo będzie też słoma, tak. Ty, to sobie ten cypelek możesz zrobić ten, na sieczkę, wiesz, ten co przede mną, co jest. Znaczy przy tobą, co jest. Widzę. A już no, ten na słomo robię. To jedź, dobra, to jedź tylko. Ale się chłopy zesrały, no. Chcieli chłopa załatwić, i teraz będę się z nich śmiał. Chcieli chłopa załatwić, a chłop załatwił ich. Dobra, jeszcze mam 2 tony. Ale to jeszcze na tego. Jedź do Romana. Do Romana się jeszcze wysyp. Zabierz mu tam. Nie, ja się mieszkanie, bo już mam pół przyczepy. To ty garasz. No. No to ładnie. Tylko czy to sięgnie? Powinno. Chłopie, milimetry. Znaczy plandeka już zaczepiła, nie?
Jakoś wysypałem. Tylko, że nie wiem, czemu nie mogę sypać na tą przyczepę. Chłopy mówią, że odpalaj lewa, bo wysyłamy ci donaty. Yeah. Ale wcale nie mogę wysypać na tą przyczepę. Czemu? Nie wiem. Coś sypie. Sypało przez chwilę. O, musisz się tak chyba dobrze ustawić. To o, może przyczepa jest zbugowana. No bo coś problemy ma z przyczepą. Tak na budę sypać. Że pół ziorka, no, na pole znowu. Jo. Rozumiem, rozumiem. Wiesz co, ty tam już kosisz, czy nie? To może być pod... Kurde, teraz ten cypelek, wiesz co, chyba ten cypelek zrobimy chyba na sieczkę, co? Ten od mojej strony, bo to już bez sensu tak będzie teraz kręcić się chyba. No zaraz zobaczymy, ja tam podjadę. Ja na razie tutaj wyrównuję, tak w miarę. No to rób, to ja w takim razie wracam jeszcze w drugą stronę, dobra? Mhm. Roman, ile procent? 76. 7 to no. Ja to ci powiem, że... Albo dobra, więc co, Roman, chodź, zamienimy kombajnami. Tak, chodź cały czas kręcim, daj mi John Deere'a, ja do ciebie już biegnę. Dzięki, dzięki. Ale to siedzi mi dziwnie kościek i malutki header. Ojejku. Faktycznie, malutki, takie ma kości, to sobie nie wyobrażam. Znaczy, w realu to jest inaczej. W realu to by było fajnie szło, tak? No bo wiecie, tam nie ma sensu, no, tak kościć, bo to w ogóle inaczej. Nie wiem, tak porównać sobie, nie wiem, jakieś oranie, tak? W realu, a farming to w realu tak się, znaczy farming tak orasz, nie ma końca, przepraszam, język polski, trudny język, ale w realu to wiesz, możesz orać ile chcesz tam, nie wiem ciu. Ty faktycznie jest rezerwa. Jedziesz wolniej na godzinę. 10 lecę. Ja? Aha. Teraz muszę mieć cały czas, kurde, header na oku. Ciekawe, jest na skani. Ja jestem ciekawy. A ja nie wiem, nie? 30 ton. A ile jest na ten na Maję? Na Manie? No. Czekaj, zaraz ci powiem. Ty to tak dużo strzeże, to nie sypnie. Ale znaczy już tak... jednego mana wywiozłem, nie? No 48 ton jest. 30. Ile? 30, równe. 60, 60, 108 ton już mamy. Ty, to tak dużo no. Nie sypnie, tak szczerze powiem, ale no nie no, nie mówmy, że tak dużo, to tak to jest jednak pszenica, ale... wszystko, nie? No jo, ty, no ale jeżeli nie będzie tutaj stąd ponad 300 tysięcy, trochę się załamie. Wiecie czemu, ale tamten cypelek jednak duży jest, tak? Tam dwa cyple zostały nam, nie szukujmy się. No tak, na środek gdzieś pojadę tym. Jo, ty szczerze, to już możesz stąd manem nad wyjechać, możesz tam na górę pojechać. Bo tutaj ile będziemy mieli? Po jednym zbiorniku to ty nas odbierzesz po prostu. No. Czekaj, już mam 77, także... No to on odbierze, tak ja wiem. No ja tu stanę. Ty, no już jak chcesz, tutaj czy gdzieś na górę, bo tutaj ile? To po zbiorniku będziemy mieli jeszcze, to nie, ty może na całego nie będziesz miał. Dobra, czekaj, do góry ja tam. Się zatrzymam. Ile masz odcinka tak z ciekawości? Z ciekawości, bo zgadu ile? 40 minut? 33. No. Więc tak powiem ci, że w szoku jestem. Mam 33%, więc do końca już będę mógł się sypać. No ja. Nie no, może się godzinę uda zrobić. W sumie trochę szoku, w szoku będę. A czy wiesz, bo tam nie wykosiliście na początku jeszcze, nie? No jo, tam przecież dużo, tam dużo zostało tego koszenia, dlatego ja mówiłem, chciałem pokazać to, na to część mapy, bo tutaj... I... Ja, bo ja chciałem... Chciałem po prostu tą część mapy skosić, bo tutaj nie było nic odcinka, żeby jakoś się nie nudziło, tak? No. I zaraz przeskoczymy tam, ale się dziwię jakoś kosi tym John Deere'em, bowiem. Bo tu jest jeszcze kawał pola. Tam jest kawał, yes, tam jest duży, ja na mapie widzę, że to jest duży kawał pola. No. Koniec czyta cały czas tą grupę? Nie, i teraz poczytam. Dzień dobry, panie kierowniku. Cześć, teraz wyciągnij telefon. O, taki prosto siedzisz, jaki... Mm. Ojej, zobaczcie teraz to.
Chłopie, 99 plus. Ale spam. No, chcę poczytać, to będziesz zaraz płakał ze śmiechu. 110 nieprzeczytanych wiadomości. O, zdro. No to ładnie cię pochybałem. Cię boją fest. Za tobą w takim razie wjeżdżam. Szczerze na tą akcję to ja bym mógł. Szczerze na tą akcję to ja bym wziął, kupił jedną przyczepę do kostek, a jedną bym wypożyczył z miłą chęcią. No, trochę będzie to kowarzenie jeszcze z no, owsa. Chłopie. A czy z owsa? Nie, z owsa. Szczerze, ja bym z owsa nie robił. Co robimy? Ja bym zrobił i ewentualnie sprzedał to, no kurczę, zawsze pieniądze jakieś będą. No i tak, a właśnie tam konie, bo przecież my owce im nie dawaliśmy. Siada je mają. A na którym jest owiec w polu? 11. No to już my jutro, jak będziesz kończyć, my jutro to ogarniemy na spokojnie. No, albo na live. Albo jutro jakiegoś live, bo... stanął mi! Ej, chłopie! No nie chcę... Ja trzymam... Trzymam włon, nie chcę jechać. Dobra, idę, cześć. Nie o to chodzi. To mam tytuł odcinka. Daj to na początek, jak będziesz to renderował, to byś to dał na początek. Nie, w życiu nie będę 8 godzin renderował tego filmu. No i co? I jak to? To nie mam, mam już tytuł. Stanął mi? Żniwa na pełnej. Kurde. Dobra, ile masz, Roman? 40 pracy. 84. No to ja jadę do tego. Jo. Stan. No ty już siedzisz też. Gdzie? Do Romana mówię. A. No to, Roman, to chyba ty weźmiesz na raz, jak dobrze patrzę. No, powinienem. Dobra, dobra, dawaj, 90%. Aha, dobra. Dawaj tym rymplem. Rymplem? Się zwolnię do 5. Jak dojedziesz... Jedź, bo mój się stanie. Dobra, jest, jadę dychę znowu. Znowu stanie. Ale trzeba jest taka stawka na początku odcinka? Stanę. No gdzieś dalej widzę szwynku, jakieś lagi miałem przez chwilkę. W ogóle weź się ten, może zapisz, albo ja zapiszę nawet. Zapisz, dobra, gitara. Ty tak nie umiesz tego, nie umiesz prędkości dobrać? No tylko, że kręcisz, nie? I wtedy ruda się przestanie. No jo, ty, jak w sumie chcesz, to jutro bez kitu. Możemy jakiegoś live'a do ciebie długiego zrobić, tam parę godzin. No. Byśmy pokosili to wszystko. Na pewno byśmy się na kosy zaczęli, no bo ja wątpię, że na odcinku wyrobimy się z dwoma polami. Byśmy jedną... No dobra, mam 700 kilo w sumie. No to jedź. Wątpię, ja na wątpię, że się wyrobimy jutro, ale teraz nie wiem, wiecie co? Wziął wszystko na raz? Tam został cypelek. Ale wiecie co? No taki trójkącik mam. Ja jadę do sklepu. Ach, nie ma paliwa. No. Znaczy, a może bym dokosił? Dobra. Jak stanie, to weźmiemy wszyscy po jednym karnistrze i dobiegniemy. Chyba na polu ci stanie. Lepiej to niż... A, bo dobra. To co teraz kosimy? A, biorę ten cypelek. Teraz tak, GPRS, to trzeba ustawić, to było 7,5, tak? 7,5, mhm. Jo. No to ja mam pełną, za chwilę. No i gitara, dobra, tutaj weźmiemy sobie na sieczkę. No, kolejne 30 ton. Co ty jadasz? No. No to ładnie sypie, no to naprawdę. Bo się tak widzę, wziąłem, żeby tam to wszystko pokosili. Dobra. Turu, to co, już magikiem Skania odjeżdża, tak? Wiesz co, jak napełni Skania, to powiedz, co ja wywiozę, dobra? Spoko, tylko czekaj, bo ja tu muszę trafić. To trafić nie umiesz?
No nie. Widzisz, mi staje, on nie trafia. Problemy 21 wieku. Życie youtubera. Życie youtubera. Temu nie staje, ten nie trafia. Trzeci nie może. Dobra. Już pełna? Nie. To ja się zatrzymuję. Dopiero się sypie. Trochę pokosisz. Opie, tu jeszcze nie ma, nie wiem ile to może być. Jest 60 ton. Jeszcze się sypie, nie? Pełnej nie będzie. No to wywiozuj tak, bo to ja przecież większe, tam 70. To wiecie, z Jandira wysyp. A to ja jadę Jandira wtedy, sobie pokoszę. No jedź, jedź, bo to jest moja ile? 79. Ty, brakuje mi parę ton. Jak wy tam stoicie z tonarzem? Ja mam dwa. Ja pięć. O, to ja bym mógł, ale już ciebie nie będę. Dobra, to wezmę to dwójkę, pięć. No i wystarczy chyba. To będę mieć prawie pełną. O, powiem wam, że man ma mało koni, ale ciężko ma. Jaki man? Jest Kania. Jest Kania. Ale przy dupie ciebie, to sorry. No, się pan. Będę wjechał. Bez hamulców. Nie podpięty. Syp się. W ogóle jest ten mod, że jak podjeżdżasz, to można klikać tam jakiś... R. Na przykład R, no i jest to? Jest. Nie, już to? Już dawno, od początku farminga to jest. Chyba gdzieś widziałem. Dobra, nie, stówę mam. Nie ma tego od początku. No od początku nie było, na pewno. 100 kilo mi zostało, nie? Jak tam cena stoi? 1000, więc cena? Nie, 1000 to nie. 1000 to nie, nie, nie. Jakbyśmy nie za psi grosz oddali. 1200. No, 1200 oddajemy. Dobra, ja lecę oddać kolejne 80 ton. Panowie, powiem wam tak. Myślałem, że się tam wywaliłeś na skrzyżowaniu. Buja tak, że to chłopie, to tragedia. Dobra, sprawa by się mogli tymi manami wozić kiszonkę, ale to w sumie będzie raz, że nierealne. Dwa, to jak tam wskoczysz manem, to nie wyskoczysz. Znaczy z Kanią czy manem. Nie, ciągnikami trzeba będzie. Nie, ciągnikami się wypożyczy te przyczepki, no jedek jakoś tam się wypożyczy przyczepki, niektóre tak. I te do, o, możemy do kiszonki spróbować te klasowskie wypożyczyć. No. Dobra, niech się sypę. Łostwiraj. I do góry. Laga miałem aż. Z wrażenia. Ja nie, wy tego nie dokusicie na tej rezerwie, nie? No może nie. Albo może ty nie dokusisz. Koguta zapalamy. W ogóle nie wiem, czy nie wiem, kto wymyślił koguta w kabinie. Przecież to w kabinie prawie tego nie widać. No. Że to po prostu chłop po wiosce jeździ z przyczepami, tylko musi, żeby... Nie patrzeć na te kosiarki, co tam leżą, ale my jeszcze nie ogarnęliśmy tego, bo tam trzeba jeszcze jedną halę prawdopodobnie postawić. Tam postawimy siewniki i to wszystko, więc spokojnie, to jeszcze się w ogóle pozmienia. A że jeszcze chcemy tą automatyczną do kostek stawić, więc będziemy musieli trochę przemyśleć stricte trajektorię gospodarki. Jakie chłopa... wziąć na skanie, wrzucić karnister? No. Bo ja nie dojadę, stary. Dobra, wiecie co, tak... Czekaj, gdzie man stoi? Man stoi tutaj. Sucho. Bo ja chyba jadę, nie, ja tylko gdzieś postawię skanie, tak? Nie wiem, gdzie ją nadstawiać. Plandekuję, gaszę ją. Ja mogę ci przynieść kanicę, chcesz? Nie no, nie, ja zobacz jak tam stoi, ty, on też będzie pełny już. Jak chcesz, to ja bez kiedy, zaraz ci kupię karnicę, teraz przyjdę do ciebie, 120. Dobra. Czyli nie wiem, czy ja ją wezmę, pamiętam, że na wczoraj nie mogłem wziąć, tak? Karnistra. Dobra, uwaga. Czy wezmę? O, mogłem wziąć, czekajcie. Stajemy. Idę. Dobrze, panie kierowniku. Tylko wiesz co, byś mógł tutaj bliżej, jakbyś przyjechał, to byłoby lepiej. Dobrze, tylko nie wylej. Roman... Czekaj, to ja objadę. Roman, zapadł do siebie. Tak bym gdzieś się położył, tak gdzieś tam na polu, to chyba będzie lepiej, co? No i zgubiłem. Gdzie ona jest? Tutaj. Wylałeś? Nie. To dobrze. Dobra, 6 ton mam. To zaraz wysypiesz mi mana, ja powiem, mana wysypię. To chodź. Ile jest na manie? Mało. Dużo znaczy. 30. Gdzie ty jesteś tym kombajnem? No jestem na końcu pola, chłopie.
No coś ty gadasz, myślałem, że tam nie chcę iść w takim razie. Dobra, no to ja przyjadę, ci gadam. Tak. Ja przyjadę. Ja tu ci stawiam tej krawędzi i tej opola. I ja jadę, idę po mana. Bo man ma 43 tony, więc ja tutaj, no... Ty, no, bo man też sucho ma. Wszystko ma sucho. No, no ja trzeba... mówię ci, że jest man na rezerwie. Kurde, stanął mi. Kurde, na żniwa. Aha. Serio? No. Zobacz już. No, załatw sobie. To już, dobierz karnister i lecisz. Mhm, dobra. Już wziąłem do łapy, idę. Oj. No bo to ma za, nasze bieganie. Tak, dobra, to bierz, ja jadę wysypać, to idziesz sobie. Jadę, wysypię. Patrz, gdzie stoi ten John Deere. W krzakach tam. Gdzie mnie doniosę. Idź, mało dojdzie. Stanął nawet ten. No. Chłopie, w pół się wylało. Ile to jest litrów? 20. Może. Nie, 20 ci wystarczy. No, odpalenie mu tylko wystarczy. No to dobre i to. Dojedź do sklepu tam sobie. Obkosi ten poprzecznik i pojedzie do sklepu. W ogóle pozmieniam sobie teksturki w końcu znowu. No te same co były kiedyś chyba. No dobra, ja sobie dam ten bieganie na zero, po prostu shift zero. No, no tak. Tylko, że to lepiej tak nie rób chyba, że masz przyspieszanie czasu? Nie. Udane? Dobrze. Nie, takiego czegoś nie mam. Nie korzystam. Najbardziej. Nie, bo to się buguje, bo przez to rośliny nie rośnie. Nie, jedynie jest takie co rośnie, ja mam na przykład taki. Nie, to ja. Dobra, mamy kolejne 48 ton. Ładnie ty, wygląda. To tam, ty, czekajcie panowie, to tamta nasza siwa, to ona ma 47 ton. A ta kramka... No zobacz ile jest w silosie, bo w silosie było 6 ton chyba na początku. Nie, nie było w ogóle, było 0. Aha. I na razie to... nie patrzę, wysypię ten. A czekaj, coś mi mam teraz już. Pewnie będzie z około 130. Czekajcie, że nasza przyczepka ma. Ta duża ma. Znaczy ta kramka ma 48, a ta największa ma nie ma, ona ma 79, to nie było tematu. Ja coś mi się uzdrało, że też ma tyle samo. Nie no, ona ma dwa razy więcej chyba. To widzicie też sucho, no bo deszczy nie było i na wyschła. Tutaj jeszcze korzeń wystawię, więc w końcu póki mamy te jeszcze do wypożyczenia do pni, bo tam musimy jeszcze wyciąć na tej górce parę pni, to ja pojadę wreszcie w końcu te na gospie, powycinam pnie. Bo takie dwa chyba są. Już doszłem, tak. Tak? Dochodzę. Gdzie ty jesteś? Tutaj, no gdzie tu jest wlew paliwa, chłopie, bo ja nie wiem. Na górze, koło silnika. Ja dobra. Jakieś sporniki są, żeby ktoś się wy tego. No dobra, mamy pustą wagę. Ile mamy? 185 tysięcy litrów, czyli 185 ton. To będzie trochę. Dla ciężarówki wymusiłem, trudno się mówi. Oczywiście on się przed parę centymetrów przede mną zatrzymał. Aha, bo mi pokazuje, że ty stoisz tutaj obok mnie, nie? No to pozdro. Proszę mi zatankować tutaj. Znikłem? Aha, bo to jest tak mało, że daj, słucho, dobra. Ale się, nie? O, odpalił. Odpalić, wykość na poprzecznik i jeść na sklep. Kupię ci chyba tą 200 już na... A wiesz, od razu może z tego, z mana zatakuje. A to nie jechać tutaj tym... kości, czy nie? Tutaj? Nie, bo nie dojedziesz. Będziesz na ubieg? Nie, to wolę już nie. Wiesz co, od razu w takim razie odczepię na czepę i ja od razu mana zatankuję. Kupiłem dwie buńki, 250, więc tam się ja zatankuję jedną buńkę, ty jedną zatankujesz buńkę. Dobra. To jakaś inna chińska ropa, więc to nie bierzemy jej. Chińska ropa. Ue, chłopie, 250 to prawie cały bak zatankowałem, czaisz? Manie. Manie. No to tu też będzie. No zaraz ci powiem ile ten Virgin Direct ma. Tak z ciekawości, jeszcze raz sprawdzę, bo nawet nie wiem ile ten Virgin Direct ma. Tysięcy litrów. Uuuu, dużo. 800. No, to będzie półbaku? Nie będzie nad półbaku. Nie, no to będzie jedna trzecia, chłopie. No dobra, starczy ci. No bo nawet ci kupię jeszcze jedną. Starczy. Kupię ci jeszcze jedną 250. Dobra. No masz, co ci będzie żało? Na ci 500 kupię. O, będę taki dobry, że ci kupię nad 500. Trzeba. Masz. O, dziękuję. Ile ci to kosztowało? No troszkę. Ile kosztowało mnie? No za 500 litrów 600 dolków. A 325 za 250, no i lej.
Myślę, żeś wychnął? No. To 500, on trochę się będzie lały. Co, będziesz mieć chyba fula, co? Nie wiem, leje się. No, nie mam fula. Zobacz, ile brakło. To stój. Ale mam fula, no chłopie. Stój. Masz. Brakuje. Chłopca kupił. Już? Mam fula. No i dobra. No. Ale tutaj nie przyjadę. Albo nie, nie zmieszczę się. Przeskoczysz. Bo łamie header. Nie, no przeskoczysz, widzę, że przeskoczysz. Kombajnistą jestem. Mhm. No i dobra, panowie, no tutaj żniwka idą na pełnej, to chyba wiesz co? To ja tutaj mogę... No i możesz mi dać tego Jundira już. Dobrze. Mam 35 ton, więc jadę tam to chyba stronę dalej kosić. Teraz zgaduj z Gadula, kto zgadnie, ile mam odcinka? Godzinę 6. Blisko, Roman, ile? No nie... 55 minut. 50 minut. Aha. No to fajnie. No to godzinę ci to będzie murowane, więc macie jedyny na razie odcinek godziny, bo wątpię, że taki będzie. Z Bruzdy też taki nie będzie, z trzech mapów. Jak w ogóle będą, też takich długich nie będzie. No nie, no co byś tam chciał godzinę robić? Kosić. No ale... Forsznitami. Forsznitami. 500 hektarów forsznitami. Były Jedmoczyn H2. A jeszcze lepiej to bistulami. O jest. Nie, to już takie doje się nie bałem. A podjeżdżam z kanią, bo wiesz jak jest. Turururu. Ej, automat sobie ustawię? Ile? 10. Czekajcie, bo pytają się, ile nagrywa z film. Już mam 50 minut. No. A ja mam 3 tony na przyczepie. O. No bardzo dobrze. Chłopy zaraz będą w szoku. Takie pole. Czaisz na 3 kombajny, tylko to no, Lexian to ma duży ten, duży header i duży zbiornik. Nie, to jest plus. Ile Lexian kosztuje? 500 000? No, 6000 będziemy się zabulić. Czekaj. 400... No patrz na header. 89500. No to ten, no i dalej. Ale header nie jest największy. No 83000, 12,3 metra. No ale header nie jest aż taki duży jak ten, no jak to w Newholandzie. To w case'ie. No ile ma? 13? W case'ie jest większy. 13... Ale w Newholandzie też jest taki sam. No to ja wiem, 13,7, a 12, czy to będzie prawie to samo, ale będzie wózek sam zaczepiłem. Ten. Jak to się mówiło? A tu jest 8 ton. Jak będzie chociaż na tym kletym case, w tym Lexionie wózek się zapinał, tak? Mhm, no to akurat spoko, to dodali. No i będzie w sumie moje pierwsze koszenie Lexiona, bo w sumie gdy Lexionem nie kosiłem, jak mam być szczery. Mam 78%. No to tutaj jechał. Obok ciebie. Już się wracam. No, dobra. Nie, to by się by było Lexion, to już byśmy dokończyli. To już by raczej było po. No. Dawaj, Duda. Teraz piszą, że grupka usunie, ja nic nie chcę mówić, ale na wielu stronach są linki do tej, do grupki. No. Aż tak źle? Nie wiem, boją się chłopy, są linki do grupki. Teraz ich obstram jeszcze bardziej ich obstram. Nawet ty mi wysyłałeś, nie? No dziś tam wysyłałem dla ciebie chyba, albo w ogóle nie, gdzieś tam na stronce. A ty już masz... dobra. Puść to. Ciebie. No to ja otwieram, jak otwierdzisz, to ja otwieram. No dobra, będziesz miał zero cały czas. To co, kolejne godziny odcinek z kiszonki?
Ale to było fajnie. W ogóle ludzie, jeżeli wam się takie odcinki podobają długie, no to macie linię, napiszcie, czy tak, czy nie. No i z kieszonki możemy kolejny. Możemy kolejny odcinek zrobić. No ja. Z godziny. No bo dla mnie to jest. My siedzimy, gramy, tak, a my bym wyłączył nagrywanie po tych 30 minutach. I tak byśmy robili to samo. I to byśmy robili to samo. To jak nagram jakiś odcinek, to wiecie, no. Zaraz nad chwilę mi się muzyka skończy. A nie, 55 minut, dobra, nie wało. No i zaraz za 5 minut będzie godzinny odcinek, więc cieszcie się. Tylko wiecie co, zostawcie mi trochę zboża na miniaturkę, bo nie, to jutro z kozy zrobimy miniaturkę na spokojnie. No, to ja ci tam podobię zdjęcia. Ja sobie sam mogę wyjść na serwer, nie? Jak masz dedyka. To możesz sam być, no. Możesz. Jeśli sobie nie tylko. Dobra, to ja już nie będę jechał, bo ja już mam 80 podat, 70 podat. No jo, jo, jo. Ja się jadę wykidrować, czy no. Nie, no to ja jadę na mana. Do mnie podjechał, 70% też. Ja? No to ja zdążę spokojnie. Powinienem, o tak. Ale mi się wydaje, że to tej przeładowczej z błąd, że nie można na skanie sypać. No pewnie tak. Bo z kombajnów można normalnie. Tylko jedź ludą do zewnątrz, nie? No wiem. Dobra, to jadę. Ale fajny zestaw. Dwa case'y. A ta przyczepa przeładowcza jest oryginalna? Oryginalna, ale my kupimy jakąś, może jakąś coś typu to czerwoną. Zobaczymy, no poszukamy jakichś fajnych. Oczywiście tylko mod hub, no bo taką mam zasadę ja przynajmniej, że ta seria jest tylko z mod huba, żeby ktoś się nie lagowało. No, tylko mody z mod huba, tam okej, powiedz zaraz budynki, no ale budynki to jest inna rzecz, tak? Dużo nie ma, teraz dużo fajnych teraz polskich wyszło tych budynków. No. Ty trochę, które będziesz Konzi? Ja jak zawsze, cały dzień. No i gitara. To coś pogarniamy. No to serię by było fajnie ogarnąć. Jak ci się zachce nagrywać coś innego się jeszcze. Wiesz, coś innego by się nagrało. No i gitara, jutro ja. Kurde, nie wiem czy tą serię wrzucać, to wiesz, to co dzisiaj nagrywałem. Tylko mam teraz rozchminę. Wrzucać się czy nie? Nie, jak chcesz. Miniaturkę masz. Miniaturkę mam, to ja wiem. Tylko kurde, nie wiem. Czy możesz nagrać jeszcze raz ten odcinek? Możesz nagrać. I ten, nie tylko rzucisz tą samą, nie? Tylko musisz to ja wiem, cofnąć zapis. Tylko inaczej, właśnie nie wiem czy mi się opyla, bo tak będę mieć, czy inaczej. Ja tak wpierw zrobiłem save'a tak szybko, tak fajnie, tylko tak teraz po dłuższych zastanowieniach. Później jak ja będę mieć save'y, serię na dochodzu, to ja nie wiem czy ja później się wyrobię z tym wszystkim, okej, bo to jest seria single, ale zastanowię się jeszcze, no. Nie no, zawsze jak ten, jak... Nie masz odcinka, nie ma na przykład nikogo, żeby nagrać na multi, no to jest kozak, tak jak ja mam na młodym, nie? No, ja mam swoje same single. Sam, ty sam masz single wszystkie, więc wiesz. Ja. Cześć. No tutaj ja już sobie kończę, no. No, ale sobie siądę. Ile tam ci zostało jeszcze przejazdu tak na oko? 5. Raz, 2, 3, 4, 5. No, koło. 4,5. O chłopie, ale ci to tam napierają mocno na tej grupie. Jak obiecałem, ciągle z nimi piszę, no. Ci bardziej ich wyzywam, ale to... No ale nie wiem, czego oni się boją, no że chłop... No chłop ich wkopał, no. Oni sami się wkopali. Napisałem, po co było trzeba pisać do ich matki. Być takimi konfidentami. Wiem, co napiszę. I... Widzicie życie. No tu jest 13 ton. Konfidenta nie. To mówi się nie popłaca? Nie popłacę. Tak. Dobra. 13 plus 35 ton mamy. Kurde. Teraz na polu. To wyszło trochę tego. No ja, jak w silosie jest, ile? 175. No. To już 200 jest.
Ale to ma, z takiego kawałka, powiedzmy, że z tej części tam, o której my mówiliśmy przed odcinkiem i od kogo mi chodziło, no to powinno być 200 na lekko, ale kurde, to tak, no dupy nie urywa, no ale dobra, zawsze dobrej to, no 200 to jest, jak mamy teraz 200 ton, to będzie ile? 250 tysięcy jakieś, tak? Niecałe. Nie, przesadzam, 220. Nie, 220 razy... No. Mamy naprawione te headery też? Tak. Bo tak w sumie... I już właśnie widzę, że już mu jedzie tylko 9 na godzinę, więc będzie mu trzeba naprawić. Ale to już nie przez garaż, już albo naprawię może. Zobaczymy, jak to w ogóle jest naprawione. Musimy ten pobrać mod na ten, na te pokazywanie się. No, ja to mam. To jest akurat sztos. A, headery nam się tylko psuły, tak widzę. Mi się zepsuł przynajmniej. Napraw za 200, a ci mogę naprawić? Nie, też naprawię za 400. No, ale to jest... I na ligach. Chyba się odnoszę. Aż się napiję z wrażeń. No i godzina jest. Uwaga, uwaga, sprawdzam, czy jest godzinka. No, jest równa godzinka i 41 sekund. No i witala. Godzina 7, coś takiego. Dobra, i ja muszę live odpalić. To dawaj, odpalaj teraz live, a teraz live odpalaj. Live z nagrywaniem, dawaj. Nie. Live z nagrywaniem. 95%. Aha, to... Też dopiero spojrzałem. Szybko mi to mówisz. Spokojnie. Dawaj, kajsik. Aha, silnik. Pompa siadła. Kajs mówi nie. 21 motogodzin. Ile, kiedy byście go kupili? On, to jest najmłodszy, najmłodszy ciągnik. 21, ponad. Tym, to już, no ale dosyć po dupie, no patrz, z pługiem, z tym wszystkim latał, z ściemnikami. No. Teraz jeździ po polu jak wariat. Najstarszy to jest Fendt. Ciekawe ile ma, aż chyba zaraz sprawdzę, nie? No to już ci mówię, garaż, zaraz, a rurę ci wystawię może. Szybko. Fendt ma 49, 43. To chyba idealnie, nie? No 90 miałem, no. Tak, czekajcie, garaż. Fendt ma 43, Fast Track 15, ale Fast Track to niby, Fast Track jest taki naj... On jest... Mało używany. Mało używany. Valtra 40, New Holland 40, K-Sheek 21.3, John Deere 48. No ale jak John Deere nie było... A, już on ma koniec, dobra, to już machniecie na las. Czy dom mam tamte pasek. No i tutaj mam 40%. Znowu. No widzisz. 11 ton ponad. No i dobra, no to... Kurde. Wmachnie to na raz. No, ostatni przejazd. Ile? W godzinę się wyrobiliśmy niecałą. Niecałą godzinę kosiliśmy. No, jak... Póki dojechaliśmy, no to godzinkę. Teraz zaraz dojedziemy, złożymy się, ja zjadę z konzim, znaczy zjedziemy tymi ciężarówkami, odstawimy kombajny, sobie zostaną, bo to już nie będziemy, no, teraz ich... Manem czy czym? Skajem sobie powiem, dobra, wszystko. Tylko może wiesz trochę, albo dobra, zgaszę go. Tylko nie wiem, czy na skanie coś jest, chyba jest 13 ton, ale... Nie też tam było, bo 13, ja no a na manie jest... Oj, on sobie idzie do tyłu! No, 35 jest. Bo miało wsteczny błąd, dobra, to co panowie, ja pomału jadę. Ty Konzi pojedziesz chyba tym, jak to case'em, a Roman pojedzie manem. A, czy ja jadę odbiorę tego, od Romana. No. To co, mam jechać manem, czy case'em? Chłopie, nie zmieściło mi się 400 kg. To zaraz ja dosypię. Roman, ja Roman, chcesz normalnie możesz zostawić ten ciągniczek. Ciągniczek? Znaczy kombajn, no sorry, już by się mieli, już po tym godzinę. To już na sieczkę na dwa dni. Ty masz prawie 14 ton, to ja będę mieć prawie 30 ton. No to mam prawie cały zestaw. To ładnie, ładnie, dobra, syp się i pojechali, teraz od niego zabiorę. A ty nawet możesz przeładowczą możesz walnąć do silosu. W sumie ja, to ja się składam i jadę. To możesz jechać, no.
I jak wysypie się, to możesz chyba przodaw, co już może chyba zdać, bo tam takich dużych pól nie będzie, już będziemy sobie tam we dwóch pomału podjeżdżać, co? No ja. Ale chłopy mają problem, tak. O Jezu. No mów, mów, mów. Soje no, na odcinku machniemy, no mów znowu. Plony będą też nieduże takie, jak pszenica, nie? No i wszystko, tak? Dobra. No. Ale na 17 bym pokosił, nie? Wskakuj na mana. Mana, mana. Na jakie polu? 17 i... No to jutro będziemy kosić. Jutro będziemy na live kosić u ciebie. No. Jeszcze to fajne teksturki. Jakie to było? Shield Z? Tak, ale nie, mówię do mana wskakuj, bo man stoi na polu na ciebie, czeka. A, to ja miałem, dobra, dobra. Tak, ty. Dobra. To składam do wesypie i finish. Finish i możesz zdać. Ciekawe, już ją, wysypiesz i możesz zdać. No to teraz będzie decydujący, albo nie, wiesz co? Wpierw Roman wiedzie, ja wiedzę na końcu, bo wy nie wiecie ile ja mam w manie, w skanie, więc jaki będzie mój decydujący. Dla wyspania z Roman? No i zdaj od razu ją. No bo tak ona się, no to oddaj, no bo nie potrzeba ona nam jest. Albo dobra, ciut, co ma być to będzie. Nie idźcie na razie, nie myślcie o tym, ja się sypię. I co, ja chyba się sypię, ja tą skanie miadę już na rzepak, co postawię ją. No ja, ona... Puchnie kolorowo. A, przyjechali. Czekaj, sypię. Ja też nie patrzę. Ale fajna liczba będzie. Ja na razie nie patrzę, nawet nie chcę wiedzieć. O. Weszło. Ciekawe, ile ten jest max w silosie, bo... 500. 500, tak, to jest ten duży. To są na dwa biny po 250. Dobra, ja jeszcze nie patrzę, ja jeszcze nie patrzę, nawet nie obstawiam ile jest. Mówiłem, że się trochę zawiodę, no ale trudno się mówi. Myślałem, że będzie tego więcej. Obstaw, dawaj. 200... Prawie 300, już wszystko? Wszystko, uwaga, no. Klikam. 250, tak jak myślałem. Ty, to tylko 50 ton z tego cypelka nam sypnęło? Na to wychodzi, dobra, ja dziękuję. To pożegnaj się ładnie z odcinkiem. Papa, trzymajcie się. Więc co, dziękujemy za godzinny odcinek, godzina i 6 minut, to co, trzymajcie się, cześć do następnego i cześć. Pożegnajcie się. Cześć.